giełda, rynek Łomża. Dobry. Proszę, idę taki biały indyk? Idę taki biały indyk? 300 zł. Ładny. Duży. 300 zł ten indyk biały. Ale Proszę, po ile kaczuszki ma pan? Po 8 dych kaczuszki, po 100 kaczary. Po 8 dych kaczki, po 100 kaczary. Dobra, dzięki. Nie, na razie oglądam. Zaraz, zaraz będę kupował, jak nakręcę. Proszę, te dresze, to parka? Dwie sambiski. Jaka docena za taką sambiskę? Trzy dychy. Trzy dychy, dresze. Dzięki. Macuś! Parę bym sobie tego kupił, lepiej niż ten chłop, bo to jest towar. Wszystko nie wiem, bo nie wiem, bo to jest towar. No to bierzcie po tym. Proszę, ile taka parka tych siwych? 100 zł. Taki. A tych miedzianych? Dzięki, te miedziane też stówka. Ale
czym te murzyny to pary? Nie. Jakiej cenie sprzedaje? Podychu. Jest tak, dwie samice siwe. Tak. I trzy samce. Dwie samice i trzy samce. Dzięki. Witam wynikowanie. Witam. Sezon się dopiero zaczyna. Tak. Niedługo będę ruszał. No jeszcze do 1 maja. Ale to na rzekach, na nie? Szupaczkę, a, no. To na ten. Ja tutaj mówię na takich zbiornikach prywatnych, nie? Ja mam przyzwyczajony do takich większych szczupaków. To będzie niespodzianka przynajmniej. Zawsze pan krótkie miał, teraz widzę, przerzucił się pan na... Nie, mam krótkie, a to co będę przywoził, kurwa, to ci zapłaci 1000 zł, weź. No, nie, no to... 1000 zł, to może ci zapłacić. Dalej, kurwa, nie, no... Nie, no, winerki tutaj chyba w tamtym tygodniu oglądałem, filmik to 800 zł za parę, 500 zł za parę i ludzie jakoś rozbierali chyba. A, no, to byłem niedawno właśnie. Krótkich mnóstwo, dokładnie. To są w jakich cenach takie wydymki? A, 50 zł za sztukę. I czerwone, i czarne, tak? Dzięki. Są te wyświance, po ile za sztukę? 20. 20, dobra, dzięki. Czarne. I czerwone, nie? Dzięki. Para to jest para. Dwa to para. A jaki ja z panem para jest? No, panie, teraz to są ostrożne. Nie, nie. A czy dziki dasz pan? I nie odchodzi. Ruszaj się, kurwa. Zobacz, że już trawę wydeptałem. Są to pana tutaj? Tak. Co to jest za rasa tutaj? Bije. Bije? Jaka to cena za nie? Wrzuci pan, jeszcze przejdziemy. 100 zł? 150 zł za te bije. Bije, a te czajki? 80 czajeczki, te 150. Oni teraz im go nie wypuszczają. Są pocztowe, pojedą pana? No, 10 zł. 10 zł pocztowe. Nawet jej nie sadzałem do parzenia. Nie
Są krymki doma w Amparach? Tak. Jaka cena za taką parkę krymków? Złotych. Krymki. Dzięki. Proszę, jaka cena za te bociany bez kapci? Jaka cena te bociany? Stuwa. Dzięki. Chowają się. Dwa mam, dokładnie. Dwa już takie w piórach, nie? Ale z pięć razy jajka podkładałem, to dopiero dwa młode. Ale od tych słabszych, nie? No takie cały czas próbuję lepsze, nie? Jak się trafią, no to... Nie ćwiczę na tych... Ja na razie wojlerowe jestem. Wojlerowych. No takie zgrabne, ale jeszcze nie to, co bym chciał, nie? No teraz jednego przywiozłem, taką scentko tutaj na tym, na koło ust, nie? Nie tak, w porządku. 9 na 8 chyba, z językami, nie? Kupowałem białostoczkę wysokolotną, te szaliki. Ja wiem, które. A teraz nie chcę wchodzić, bo one nie latają. Ja myślę, że te, co ja mam, to nie będą latać. Nie, to jest takie, o, popatrzeć, wie pan. Tak, dokładnie. Ostatnio mi też człowiek pisał z Anglii, żeby zakupił, nie? Z 6 par. Ja mówię, jaką mam dwie pary sam. Młodych się człowiek dochowa. Murzynów będę szukał tutaj, wie pan? Na mamki. Na mamki. Mają murzynów. No, ale mówią, że te młode są najlepsze. Dobrowy że... nie ma rynku? Był kiedyś. Był, no, tam był taki koński ze zbożem. Tam dalej jest, wie pan, ale to przywożą tylko zboże, o. Czasem jedna klatka jest latem, bo czatek, nie? A, no, no bo to na głównym rynku tym. Na tym głównym rynku teraz. No. Budapeszty, przepraszam, w jakiej cenie? Po dwie dychy. Po dwie dychy. Dobra, dzięki. Tam murzyny w jakiej cenie u pana? 8 dni, 10 sztuk zostało. A. No ja zaraz będę. A tu ma tu pan w parach, czy. Nie. Samice, samce są jakieś? Zaraz do pana tu zajrzę. No, będę w telewizji na YouTube. Nie, tylko te zwierzaczki. Dzisiaj tutaj? Tak, tak. W tamtym tygodniu nie byłem, nie? No, bo w Usitek byłeś. Tak. No. Ale nagranie długie, nie? No, ponad godzinę. No to co z tego, jak tu przylejący wiecie kupują? Ale teraz już reklamy szukają. No ja szukałem akurat tych dwóch typowych ras, szalika i tego, znaczy ornika i boczatego. To jednej klatce siedziała para boczatych. Na tyle tych głębi tam. Kurwa, a, ale tylko znalazłem boczatek. A, no. Ile takie te? 180 para. 180 para. Te fajniejsze. Tu mało pochła. No.
Więcej kolorów, nie? I to będzie latać z głębią, czy nie? Nie, to bulierkę. Coś zaczyna kropić. Rozumiem już. Weź tego głębia i przejdź. Zawiedź się troszeczkę szybciej po lecę, bo zaczyna coś kropić. Białe mu przyjść. A ja to wiosę. Ty, ja nic, jak ja go nie zobaczę, jak on jeszcze, no mnie przyszły z nim, z niemieckiej granicy. Nie, tam nie. Czy tam ile para takich winerków? 80 para winerków. Ja na dole się do domu. No, od. Tak było. A coś? Proszę, mi da taka parka? Tak, tak podejrzewałem, że już. Fajne główki mają malutkie. A tu chciał po 30 zł. O tak, kurwa, i 3 dni. W szczególności ten, nie? A ja z tych obciął, nie? No tam parka. Ta druga też się wyrobi. A to dwie samiczki, tak? To to co to będzie? No a ten? 3 stówy za te. Chyba dzisiaj przyjedzie ze swoim sukcesem. Co? Nie, półtora roczku ma. A jak? Czuka pod dupę. Witam, witam. Będziemy nagrani, nie? Tak? No nagrać panów tutaj? O, witam. Ile klatek panowie mają? Co, coś poszło z tych pocztowych? Tylko tyle zostało, widzisz. 30 sztuk. Ale co, ktoś się odezwał? 80. O. Ktoś się odezwał do tego? Tak, odzywali się. A. Do Lądka Zdroju nawet wysłałem. O kurde. Pozdrawiam tego pana z Lądka Zdroju. O, no może. Dobra. Nasza nie wyjdzie, ale. Ja mam kilka sztuk, nie? Na pocztowe, na podkładanie tych pod boczatę, nie? No. Karmią czy nie? Na razie jeszcze mieli pierwsze te to tak średnio, nie? Tak jajka położyłem, że tydzień wcześniej się wylęgły, no to rzuciły, nie? Rzuciły, nie? Jednego tam z dwa dni chowały i rzuciły. Albo będą dłużej porzucają. No właśnie, to trzeba albo się. Będę musiał powiedzieć, jak się wtrafię, to konkretnie w datę, nie? O, chyba jakiś Anglik, bo widzę na różowej tej obrączce, nie? Belka? U nas takich obrączek nie było, nie? Różowych. A, z naturala, tak? A kiedyś miałem taką samicę. Jastrząb mi ją wegnał do tego, jak to się nazywa, do kurnika, nie? To pamiętam w Łomży, to 5 lat temu to stówę na rynku wziąłem. A, siwa samiczka, nie pamiętam jakiś numer, ale coś na szóstkę się zaczynało, nie? Już teraz nie jestem w stanie. No, tak zdychę, wtedy to było. O. 2008 roku. A widać, że po parku, że na pewno nie młody, nie? A wywrotki żółte w jakiej cenie ma pan? No jest główka fajna, no. A ty czuło, nie? mam coś podobnego właśnie. Też cena była prawie identyczna.
Tak chodzą, dokładnie. A czarne? To samo. Samo czarne. Jakiś numer kontaktowy chce pan podać? No tutaj dwie parki takie. No co kład, co? Czy napadły? Dobra, część druga będzie.